Dobry Boże, dziękuję Ci za to, że mam przywilej, Panie, służyć Tobie, Panie. Dziękuję Ci za to, że dajesz mi, Panie, życie codziennie, Panie. Dziękuję Ci za to, że mnie powołujesz do służby, Panie. Dziękuję Ci za to, że mogę wypełniać Twoją wolę, Panie. To jest największy przywilej, Panie. I chcę to mi przekazujesz, Panie, sprawować godnie, tak jak Ty sobie tego życzysz, Panie, jak Ty jesteś godzien chwały, Panie. Amen. Trochę minęło, zanim ostatnio się miałem przywilej tutaj stać i do was mówić. I tak troszeczkę, przyznam się, że od tych wakacji unikałem i nawet zostało mi to wypomniane, że trzeba się wziąć za siebie, ale rzeczywiście miałem ostatnio taki czas, może nie pustyni, o której Agata, Marek mówili, ale takiej suszy. A że te tygodnie w pracy, w domu i z różnymi innymi rzeczami wyglądały nie tak, jak powinny wyglądać, jeśli chodzi o relacje z Bogiem. I przymierzając się do przygotowania słowa, Marek jest w stanie przygotować to szybko w głowie. Ja wiecie, że muszę sobie ponotować i kilka stron napisać, bo inaczej nie jestem jakoś tak przygotowany, czuję się. Wiem, że Robert ma podobnie, także jest nas dwóch przeciwko jednemu, także Marek nie mów tam, że tam powinno być inaczej. I dowcipy Marek też robi, tak? Także dobra. Ale temat, który chcę dzisiaj poruszyć, to jest nierówne zasady walki naszej na tym świecie. O co chodzi? Takim zdaniem, które może spiąć całość tego, o czym chciałbym powiedzieć, to jest to, że szatan nie musi nas zniszczyć ani zabić, aby zwyciężyć. Jemu wystarczy odwrócić naszą uwagę. Jemu wystarczy tylko odrobinę nas zdezorientować, podrzucić jakieś fałszywki, zająć nas czymś, używając nawet Słowa Bożego do tego, żeby nam przekazać, jak to jest ważne i istotne. Że przecież trzeba zająć się tym i tamtym i trzeba zabezpieczyć to i tamto. I uważam, że to są bardzo nierówne zasady gry, bo my nie jesteśmy w stanie się obronić sami. Cokolwiek robimy, to tylko odbijamy te ataki, ale nie jesteśmy w stanie sami zwyciężać i każdy z nas, który przez jakiś czas przechodził przez takie codzienne batalie, że wszystko go ze życia atakuje, wszystko próbuje go odciągnąć od tego, jak wiemy, że Bóg powinien, relacja z Bogiem powinna wyglądać, zdaję sobie sprawę, że to naprawdę są nierówne zasady, że to jest w ogóle nie jesteśmy na pozycji jakiejś równorzędnej z tym, jak nas szatan atakuje. Sami z siebie jesteśmy po prostu jesteśmy troszkę tak na przegranej pozycji. Kiedy co chwila wręcz nieustannie jesteśmy atakowani różnymi rzeczami, niekoniecznie to są ataki takie, które są bardzo poważne rzeczy, które możemy zidentyfikować na to, że to diabeł nas atakuje, próbuje nas wyrwać z życia albo zniszczyć relacje, albo zniszczyć naszą służbę, czy cokolwiek robimy w Królestwie Bożym. Czasami wystarczy po prostu takie rozkojarzenie, takie odwrócenie uwagi. Jak patrzymy na to, co się dzieje na świecie i czym ten świat się karmi i czym próbuje nas nakarmić, co nam pokazuje, co jest ważne. Każdy z nas pracuje, czy większość z nas pracuje i widzimy, czym żyje ten świat. Słyszymy radio, oglądamy telewizję, mamy Facebooki, próbujemy używać tych narzędzi do dobrych rzeczy, ale sami wiecie, że jak to się przegląda na YouTubie czy na Facebooku, nie da się tego, co nam tam się próbuje wcisnąć, wykluczyć. Wiecie, jak łatwo jest odwrócenie naszej uwagi. Ja pamiętam, objawieniem dla mnie było, bo czego nie mogłem zrozumieć, dlaczego czasami tak trudno zabrać się za czytanie Słowa Bożego. Że z mocnym postanowieniem siadam, biorę słowo dzisiaj psalm i dosłownie jakby mi tutaj baterię wyłączał. Albo zaraz ktoś zadzwonił, albo zaraz przyszło, przypomniało się, że kurczę, od tygodnia zapomniałem zrobić tego i tamtego, a przecież to jest tak pilne. Nie? A taka rada mojego kolegi było po prostu wziąć Słowo Boże i chodzić po pokoju i czytać na głos, nie? Żeby fizycznie się czymś zaangażować, dlatego że dosłownie to, jak diabłu się to nie podoba, wpływa na nas fizycznie, dosłownie, tak bardzo, bardzo namacalnie. I wiem, że to dobrze jest mówić o tym, że właśnie z takimi rzeczami żebyśmy się dzielili między sobą, że takimi rzeczami się borykamy, dlatego że czasami ktoś może jeszcze nie rozumie, dlaczego tak jest. Ja pamiętam, że ja nie rozumiałem i długo się z tym biłem i bałem się
nawet z kimś porozmawiać, bo tak pozwoliłem diabłu się oskarżać, że co ze mnie za chrześcijanie, jak mogę nawet się skupić na Słowie Bożym i przeczytać. Bo przeczytałem dwa wersety i nie pamiętałem pierwszego słowa, które przeczytałem. Albo czytałem Słowo Boże, który przeczytałem ileś tam razy i nagle... No skąd to się to wzięło? Przecież tego tu nie było. Nie? Zaraz. W ogóle po prostu wyłącza się pewna świadomość tego, co robimy. Ja bym nas próbuję odciągnąć. Wszystkie te rzeczy, które są naokoło w świecie, żadna z tych rzeczy, która nie wskazuje, czy każda z tych rzeczy, która nie wskazuje na Boga, nie wskazuje na to, jakim Bóg jest wspaniały, jaką jest miłością, nie wskazuje na to, jak my bardzo Go potrzebujemy, jak jesteśmy grzesznikami i wiecznie jesteśmy targani tymi pożądliwościami. Wszystkie te rzeczy, które tak działają, to na pewno są to te rzeczy, które mamy oddzielać, wycinać. To na pewno są to rzeczy, które w żaden sposób nie pochodzą od Boga. I to taka ciekawostka. Czasami ciężko nam zrozumieć, że diabeł też potrafi czynić cuda. O tym mówi Słowo Boże, że będą w Jego imieniu czynić cuda. A Bóg powiedział, że Jezus powiedział, że nigdy was nie znałem. Jak to nie znałeś? Robiliśmy cuda w Twoim imieniu. Nie, nie, nie. To, co wy robiliście, może i cuda, ale nie w moim imieniu. Czyli diabeł, świat demoniczny, świat duchowy może wpływać na nas aż w ten sposób. Także łatwo sobie to zrozumieć, kiedy zaczynamy się z tym weryfikować i przypatrywać Słowu Bożemu i sprawdzać, jak to wygląda. A czemu tak ciężko nam walczyć? Przypatrzmy się, jak godzimy się. Rodzimy się, wiemy, z naturą grzeszną. Zastał nas bunt. Od dziecka, to już wielokrotnie o tym mówiliśmy, dzieci nikt nie uczy mówić nie, tupać nogami i buntować się. Dzieci to mają w naturze, raczej musimy to korygować i uczyć ich odwrotnie, tak? Czyli każdy z nas ma, rodząc się, taką naturę, grzeszną naturę. I to w nas wzrasta. Wzrasta w nas jeszcze w ten sposób, że uczymy się maskować te nasze emocje, czy ten nasz bunt, wtedy, kiedy nie możemy czegoś zyskać i wygrać. Taki ten egoizm, o którym też wiele razy mówimy. I teraz nawet docierając do momentu, kiedy Duch Święty już nas przekonuje i wiemy, że no, to potrzebujemy Boga, bardzo mamy niepoukładane. Niekoniecznie muszą być to jakieś bardzo poważne rzeczy, niekoniecznie to muszą być takie, które nawet świat rozumie, że to są tragedie. Czasami są to zwykłe rzeczy, takie codzienne, ale Bóg nas, Duch Święty przekonuje o tym, że to jest grzech, że przyjdzie Boża sprawiedliwość i że On jest tą sprawiedliwością. I w większości przypadków, jak rozmawiałem z wieloma osobami, pierwszą reakcją, czy początkową reakcją jest taka, że no dobra, ale... I zaraz mamy wytłumaczenie, że no ja wszystko rozumiem, no ale przecież no zobacz, co on mi powiedział, ja dlatego musiałem tak zareagować. Albo zobacz, że przecież pracy, no wszyscy tak przecież robią. No. To co ja mówię, przecież świata nie zmienię. No nie, nie mamy zmieniać świata. Mamy światu głosić Ewangelię, mamy im głosić o tym, o Królestwie Bożym, ale ten świat należy do diabła, nie? My jesteśmy tutaj na chwilę. My nie mamy zmieniać świata. My mamy być świadectwem dla świata. Ale teraz mamy tą sytuację, kiedy wzrasta na ten bunt, że jak to? I zaczynamy nawet czytać Słowo Boże i czytamy o wolnej woli. Ostatnio z jednym z braci rozmawialiśmy o wolnej woli. Myślę, że mam nadzieję, że zrozumiał, co chciałem przekazać. Ale o co mi chodzi? Mamy wolną wolę, czy nie mamy? Mamy? Okej. Możemy robić, co chcemy? Aha, wolną wolę tak, ale nie możemy robić, co chcemy. Czemu? Amen. My mamy wolną wolę i możemy robić, co chcemy, ale nie do nas należy ocenienie, jakie będą konsekwencje tej wolnej woli. A to, w czym ja widzę, że większość ludzi ma problem z tym, z tą wolną wolą i z tym, że no zaraz, no Bóg mówi, że mamy wolną wolę. Tak, tylko że my chcemy mieć wolną wolę i jednocześnie decydować o tym, jakie będą konsekwencje naszej wolnej woli. A to już nie są te zasady, o których Bóg mówił. To Bóg stworzył ten świat w ten sposób, jak On chciał. I On powiedział tak, Adaś, Ewcia, możecie robić, co chcecie, ale jak zrobicie to, no to będzie to. Oni mieli wolną wolę. Oni mogli robić, co chcą. No i wybrali, jak wybrali. I tak samo my mamy naszym życiu. Wybieramy dokładnie tak samo. Wybieramy ten bunt i mamy potem pretensje, wiedząc, czy nawet podświadomie, człowiek niewierzący, Bóg, Słowo Boże mówi, że każdy ma Boże prawa wyryte w sercu. Nie trzeba nikogo przekonywać, że robienie komuś krzywdy jest złe, tak? Nikogo nie trzeba przetłumaczyć. To nie jest, że jest dowolna moralność, że każdy może sobie stworzyć własną moralność i według tego sobie żyć. Nie, Bóg stworzył ten świat tak, jak sam chciał i określił zasadę funkcjonowania. No i jak
Jak to człowiek kombinator musi tam, jak przeczytał wolnej woli, to ja mam wolną wolę. Tak, ale nie masz, to nie od ciebie zależą konsekwencje tej wolnej woli. No i to wcale nie jest takie proste, nie? Bo my chcemy decydować, jakie będą zasady tej naszej współpracy czy takiej kooperacji, bo my chcemy być partnerem dla Boga. Nie, my mamy wykonywać to, co Bóg mówi. My zostaliśmy po to, żeby oddawać Bogu chwałę, żeby Bóg był uwielbiony i wywyższony, a nie po to, że my tam jakieś będziemy tutaj wprowadzać własne zasady. To jest, te konsekwencje nie należą do nas, decyduj, jakie te konsekwencje będą. I wracając do tej nierównej walki, a takim przykładem rzeczy, które na nas wpływają, czy próbują nam jakoś wypaczyć niektóre nasze podejście zbliżające się, to co roku będziemy o tym mówić prawdopodobnie, bo z tego, co widzimy i po tym, co nawet chrześcijanie publikują na różnych forach, trzeba o tym mówić, że wszystka, cała sfera okultyzmu, jakieś bałwochwalstwa i tak dalej jest zła, nie należy w ogóle w to wchodzić. W zeszłym roku mieliśmy kilka wykładów na ten temat od pastora Kozłowskiego, a ja też miałem przywilej o tym trochę powiedzieć, więc nie będę powtarzał tego, co to jest okultyzm, co to bałwochwalstwo, ale generalnie wszystko, Słowo Boże o tym mówi, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, tak? Druga Mojżeszowa to jest 20 rozdział, 5 werset. Bóg jest zazdrosny o to, czy stworzył nas, jesteśmy Jego i On jest o nas zazdrosny. Nie pozwoli, żeby chwalić kogoś innego. Mamy tylko Jego wywyższać i uwielbiać. Kojarzymy fragment na pewno z Ewangelii Mateusza, który mówi, że co jest największym przykazaniem, że mamy kochać Boga całym sercem, całym sobą, całą umysłem. Tam nie ma miejsca na całym, ale tam wciśniemy dwa, trzy inne rzeczy, nie? Bóg ma być na pierwszym miejscu. Mówiliśmy o tym bałwochwalstwie, że to bałwochwalstwo ma przejawy takie, niekoniecznie takiego posągu bałwana i jakiegoś demona bożka. Czasami bałwochwalstwem, i to są trudne tematy, jeżeli nie mamy relacji z Duchem Świętym i on nas nie mieszka, to jest trudne do zrozumienia, że żona, mąż, dzieci nie mogą być wyżej niż Bóg w naszym życiu. Że praca, nawet dla Boga praca, nawet praca misyjna nie może zastąpić, nie może być wyższa niż nasza relacja z Bogiem. I to są naprawdę trudne rzeczy, bo my postawimy mnóstwo rzeczy wymyśleć, Słowem Bożym wytłumaczyć, dlaczego to jest aż tak, no to dla Boga służymy. To jest moja żona przekazana mi przez, czy dzieci przekazane mi przez Boga w opiekę. Tak, ale Bóg dalej ma być ważniejszy niż ta żona, niż te dzieci. Akurat z tymi dziećmi to bardziej jest tendencja żony stawiania dzieci wyżej niż męża, niż odwrotnie, ale to chyba tylko tak, taka dygresja, ale... Tylko Bogu chwała, Mateusza 4,10. Tylko Bogu chwała. Teraz te dni zaduszne, wszystkich świętych, to bardziej nasze polskie tradycje. A no jak tu z mamą, która, no jesteśmy wszyscy dosyć dojrzali, więc z reguły mamy, jeszcze bardziej dojrzałe. I czasami bardzo zakorzenione w tym katolicyzmie, w tych tradycjach. No jak z tą mamą nie pójść na cmentarz? No można pójść. Wykorzystaj tę sytuację do tego, żeby powiedzieć, że powiedzieć o Bogu, powiedzieć o Bożym sądzie, o tym. Natomiast nie modlimy się za zmarłych. Nie dajemy nam mszy. Nie bierzemy w takich rzeczach udziału. Ale nie ma nic złego w tym. I to jest chyba też, co ludzie, którzy się nawracają, się z to, bo to jest, tym biczują. No jak tu z mamusią nie pójść na cmentarz, zapalić ten znicz, zapalić tego znicza. Przecież my wspominamy, to są nasi bliscy, czasami bardzo bliscy, czasami najbliższa rodzina. Nie ma w tym nic złego. I Słowo Boże o tym mówi, że miejsce pochówku staje się miejscem wspominania. My tylko nie modlimy się, nie wstawiamy się, że Panie Boże, pomóż tej duszyczce, która gdzieś tam sobie przemieszcza się w Twoją stronę i tak dalej. To jest bałwochwalstwo. To jest to, co jest piętnowane i mówi o tym Słowo Boże, o tym, że nie może być żadne bałwochwalstwo, żadne oszczercy, żadni wróżbici, żadni czarodzieje nie wejdą do Królestwa Bożego. Prawda? Amen. Więc teraz, jak samo z Halloween. Dla niektórych może być to niegroźna zabawa, tak? No przecież ddzieci biegają po cukierki. Diabeł nie zna się na żartach. Tak, a my się czasami dzielimy, mówimy, że Bóg ma poczucie humoru, jeżeli wołamy, Panie Boże, daj nam cierpliwość, on nam stawia sytuację, która już nauczy cierpliwości i czasami odbieramy to jako, no chyba ma poczucie humoru rzeczywiście, albo drzwi sobie z nas,
Bo my prosimy o produkt końcowy, on nam daje narzędzia, żebyśmy do tego doszli sami, nie? No to zaraz, no to jak to jest? Trochę tak uważamy, że nie tak powinno być, nie o to prosiliśmy. No o to prosiliśmy. Bóg to wiedział, że żebyśmy tę cierpliwość mieli, to musimy się jej nauczyć w sytuacjach, a nie możemy jej dostać, bo nie uszanujemy tego, co dostajemy za darmo naprawdę. Bardzo ciężko nam szanować to, co dostajemy tak, o. Musimy na to zapracować i się tego nauczyć, ale te zabawy w Halloween nie są niegroźnymi zabawami. Żadna forma, to są kulty zmarłych, modlenia się, kulty śmierci i tak dalej, to są wszystko rzeczy, które to nie są nagle dzisiaj, to się nagle nie tworzyły. Nie będziemy wchodzić w historię, nie chcę robić wykładu na temat, skąd się wziął Halloween i Dni Zaduszne albo Wszystkich Świętych i tak dalej. Myślę, że większość z nas ma świadomość tego, natomiast chodzi o to, żeby o tym przypominać, nie? Że jak wykorzystać ten czas, no bo czasami tylu znajomych, szczególnie nasze dzieci, które czasami chodzą i konfrontują się z tym w szkołach. Dlatego mówiliśmy kiedyś, że tak, jak to dobrze te nasze dzieci mają ze sobą teraz relacje. Dlatego, że dzieci, większość nas jest bardzo daleko od siebie i bardzo rzadko nasze dziecko w szkole ma kogoś do wsparcia, jeżeli on chce się sprzeciwić temu, co jest w szkole. A my rodzice czasami zaniedbujemy to, żeby mieć świadomość tego, co się dzieje na lekcjach, jak lekcje wyglądają i czy dzieci chodzą do meczetu, uczą się modlić, czy nie. Więc to, jak te dzieci mają tutaj relacje na tej szkółce, to jest nieoceniona pomoc do tego, bo oni ze sobą gadają. I pogadajcie sobie z osobami, które tą szkółkę prowadzą, obserwowały dzieci, że oni ze sobą wymieniają doświadczenia o Bogu. Na tym poziomie, jakim oni to rozumieją. Na tym poziomie, kiedy oni tam mogą coś powiedzieć. My się śmiejemy, jak Łukasz ewangelizuje rodzinę w Polsce i mówi, że dla niego Bóg to jest wszystko oczywiste, Jezus króluje i wszystko i możemy się z tego pośmiać, ale on w rodzinie nie będzie się konfrontował z negatywnym podejściem, ale w klasie tak. Oni bardzo potrzebują tej pomocy, żeby nie mieć jakichś wątpliwości, żeby to nie było zasiane. Więc to jest coś bardzo ważnego. Słowo Boże mówi w Księdze Powtórzonego Prawa takie ważne słowa. To jest rozdział 18, wersety od 10 do 14. Nie znajdzie się u Ciebie taki, który przyprowadza syna swego czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszcz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim. Gdyż te narody, które wypędzasz, słuchają wierzbiarzy, wróżbitów i na to Pan Tobie nie pozwolił. Słowo Boże mówi, że Bóg, prowadząc naród wybrany, wypędzał całe narody przez to, że oni Nim nie służyli. I myślę, że możemy wśród tych narodów moglibyśmy zrobić rozeznanie i znaleźć kilku bardzo dobrych ludzi. Całkiem porządnych, takich solidnych, dobrych ludzi. Rzeczy związane z czarami, z wywoływaniem duchu, z bałwochwalstwem, z okultyzmem przywodzą przekleństwo nie tylko na siebie, nie tylko pokoleniowo, tak jak Pan Bóg mówi, że przeklina tych, którzy się mu sprzeciwiają przez pokolenia. Ale błogosławi przez cztery pokolenia, do tysięcznego błogosławi tego, którzy go kochają. Ale te praktyki okultystyczne ściągają przekleństwo na całe narody. Więc jeżeli teraz uświadomimy sobie, że Królowa Niebios, która jest wielbiona w Polsce i oddawana jest jej chwała, to ściąga przekleństwo na cały naród. Na cały naród. Jeżeli jeździmy po świecie, jesteśmy tutaj w Anglii, byliśmy na pewno w jakichś innych krajach, widzimy, że taka forma katolicyzmu, jaka jest w Polsce, to nie jest w innych krajach, nawet gdzie są jakieś kościoły czy społeczności mocno katolickie. My na pewno mamy i naprawdę widzimy to, jak to mocno trzyma ludzi. Dlatego nie ma z tym żartów, dlatego nie możemy sobie korzystać z jakichś zabaw, to tylko dzieci się przebiorą, a jak nie tego, jeśli nie przebiorą w to, to się przebiorą w coś innego, takie mniej kontrowersyjne i niech sobie po cukierki polecą. Słowo Boże mówi, że będzie jak za czasów Noego, kiedy tylko garstka się ostała, bo się tak sprzeciwiali Bogu. I w Apokalipsie Jana są dwa wersety, to jest 12 rozdział 17 werset i 14 rozdział 12 werset, które mówią o tym, że
że okaże się w tamtych czasach, kto wytrwa w Słowie Bożym, kto się ostoi, bo będzie zwiedzenie takie, jak było za czasu Noego, że ledwie garstka się ostoi. Więc nie bierzemy w ogóle w tym w żaden sposób udziału. Te tradycje nasze polskie, tych wszystkich świętych, wiemody i tak dalej, te dni zaduszne, a możemy naprawdę wykorzystać to do tego, żeby powiedzieć, jak Słowo Boże o tym mówi. Żeby skierować uwagę, powspominajmy, ale pokazać, że w jakiś sposób to nie jest tak, że nie możemy pójść na cmentarz. Bo zaczynamy czasami popadać w takie ekstremum i dostajemy taką łatkę, no niezły świrek, nie? Jakiś sekciarz znowu i dobra, to z nim nie będziemy na te takie tematy rozmawiać. Nie, możemy rozmawiać, wykorzystujmy tę sytuację, tylko w odpowiedni sposób. Ale jak rozmawiamy o takich sferach duchowych duchowościach, to oprócz tego, co dla nas Polaków te dni zaduszne i tak dalej, wszystkich świętych, a teraz chodzące Halloween wszechobecne, to jeszcze jedną taką kategorią rzeczy, które są okultystyczne, które są bałwochwalstwem, które odwodzą nas, czasami nawet nie zauważamy jak, to są wszelkiego typu wschodnie duchowości, którym się świat w tej chwili zachwyca. Począwszy od systemów jogi, kończąc na jakichś indiańskich wierzeniach, jakichś tego typu rzeczach. I to jest chyba bardziej niebezpieczne, dlatego że potrafi wejść i wchodzi do kościołów. Pod pretekstem wchodzi do szkół, wchodzi do zakładów pracy, pod pretekstem uspokajania, uzbudowania, czy uspokojenia jakichś tam rozedrganych nerwów, czy żeby się zdobyć więcej cierpliwości, czy właśnie, jeżeli mamy stresy. Zaraz się znajdują ludzie, którzy nam podpowiadają, że znam takie parę ćwiczeń. Trochę oddychania, trochę medytacji, trochę powyginamy się i będzie fajnie. A nie wiem, czy chcecie, żeby wam troszkę o tym powiedzieć, skąd to się bierze i dlaczego, ale joga to nie są ćwiczenia. Elementami jogi, czy joga chodzi o jedność, czyli Hindusi twierdzą, bo to jest system, który się ćwiczeń połączonych z oddychaniem, z koncentracją, z medytacją, to jest całość. To nie są tylko ćwiczenia. To nie jest gimnastyka. Podczas tych ćwiczeń jogini mówią o tym, że mamy się skoncentrować na tym, w sposób taki oddychać i dopiero wtedy, jak to jest kompletny taki proces, to dopiero to jest joga. Nie da się zrobić, wyciągnąć z tego samych ćwiczeń, powiedzieć, że reszta mnie nie interesuje, bo nie wykonujemy tego tak, jak jest i oni w inny sposób uczą. Ale o co chodzi w jodze? Jogini twierdzą, że czy celem jogi jest objęcie kontrolą swojego własnego umysłu, skierowanie go w odpowiednią stronę. Jogini twierdzą, że istnieje jaźń, czyli nasza tożsamość, nasza dusza, można by tak powiedzieć, poza nami. I te nasze ćwiczenia z oddychaniem, z koncentracją mają spowodować, że my to odnajdziemy i się z tym połączymy. A ta jaźń nasza prawdziwa jest połączona ze wszechobecną siłą, którą uważamy za Boga, to jest ta energia, siła. I teraz odnalezienie tego, połączenie się w tym system medytacji transcendentalną i tak dalej, oddychanie i tak dalej, powoduje to, że osiągamy to według nich to życie wieczne. Czyli mamy bezosobowego Boga, który jest siłą i przez pewne praktyki okultystyczne, bo to są wszystkie mantry, wszystkie te medytacje, a powodują otwarcie się na świat duchowy, którego nie rozumiemy. Tak jak mówiliśmy poprzednimi razami, świat duchowy nie jest neutralny. Nie ma dobrego duszka Kasperka, że możemy się otworzyć i z nim to przywitać i jest fajnie. W świecie duchowym, który każdy, nawet w tej chwili zachodni, ten naukowy świat uznaje, że jest prawdziwy, że studujemy te duchowości wschodnie na uniwersytetach znanych. Na Uniwersytecie Jagiellońskim jest klasa, która zajmuje się okultyzmem. Jest to studia ezoteryki wschodniej, to się nazywa coś takiego. A oni wiedzą i rozpoznają, że ten jest świat duchowy i na nas fizycznie wpływa. I studiują to, próbują to kontrolować. W świecie duchowym, który jest bardzo realny, i to jest to zwycięstwo szatana, który przekonał świat, że świat duchowy jest realny, to nie jest coś takiego jakiegoś magicznego, czego nie wiemy, to jest coś, co próbujemy przygarnąć do siebie, do życia i kontrolować poprzez specjalne procesy, jakieś techniki i obrzędy. W świecie duchowym, który jest realny, są dwie rzeczy. Jest dobrocią Bóg i wszystko inne, które jest diabelskie i demoniczne. Nie ma nic innego. Jeżeli cokolwiek w świecie duchowym, dlaczego hipnoza jest tak niebezpieczna? Dlatego, że otwieramy się na świat duchowy, którego nie rozumiemy
jeżeli to nie kieruje do Boga, do zbawienia, do Boga osobowego, to znaczy, że jest demoniczne. Jeżeli mamy się otworzyć, koncentrować podczas tych ćwiczeń jogi na jakimś punkcie, na jakiejś rzeczy, spowodować to w ten sposób, nas uspokaja i tak dalej, no to jeżeli te rzeczy zaczepiają o świat duchowy, a nie prowadzą do Boga, to znaczy prowadzą do demonów. Nie ma niczego po środku. I to musimy zrozumieć. Jakie te ćwiczenia, jak się wyglądają, i co, no to nie masz takiego znaczenia. Możemy sobie, to są tam specjalne szkoły, na czym się skupiają, bardziej na tym czy bardziej na tym, ale generalnie o to chodzi. Natomiast to właśnie twierdzą jogini. To wszystkie te systemy wywodzą się z ich demonicznych religii. Wszystkie te wschodnie, jakieś takie paranaturalne, ponadnaturalne rzeczy, to są rzeczy związane ze światem duchowym. Jeżeli ten ich świat duchowy, o którym mówią, nie prowadzi do Boga, nie wskazuje na Jezusa jako źródło zbawienia, to znaczy, że jest demoniczny, niezależnie od tego, czy nam jest po tych ćwiczeniach lepiej, czy nie. Bo to działa. To nie jest to, że to nie działa. I to jest chyba rzecz, która najbardziej ludzi... No dobra, no ale jak ja mam chore dziecko, to mnie nie obchodzi, dlaczego to działa. Ja chcę, żeby ono było zdrowe. No i to jest pułapka, nie? Dlatego, że to właśnie ma kluczowe znaczenie. Homeopatia, bo to od razu się łączy z takimi rzeczami. Jeżeli nie potrafimy czegoś wytłumaczyć, dlaczego to działa, a proces tworzenia tego jest jakiś tam paranaturalny, no to, a nie wskazuje na Boga, na Jezusa, to jest to demoniczne. Nie ma nic pośrodku. To nie ma nawet o czym dyskutować. Jeżeli mówimy, że w te wschodnie duchowości, energię, czyli to co jogini mówią i to, co na przykład kojarzycie akupresurę, akupunkturę, wiemy, o co chodzi. Są dwie równoważne energie w nas i uciskanie, naciskanie, kucie pewnych punktów powoduje, że te energie się równoważą, a i w związku z tym jest tam, przestajemy być źli albo się spakajamy, coś takiego. To jest wszystko ich wierzenia, że te siły na nas działają, musimy jakoś tam zapanować nad nimi. No tu mówimy, to jest wprost demoniczne, nie? Nie ma czegoś takiego. Jeżeli nie możemy tego zmierzyć naukowo, zakrawa o świat duchowy, a nie wskazuje na Jezusa, to jest demoniczne. Koniec dyskusji. Nie ma w ogóle o czym dyskutować na ten temat. I nieważne, czy my rozumiemy, że to nam pomaga, no przecież to działa. Bo to działa. Noszenie amuletu na przykład tak samo działa. Nawet jako efekt placebo, bo my psychicznie się na to nastawiamy. Nawet już w ten sposób to świat widzi, że tak jest. Że nawet jak, no nie wiemy, czy to działa, to a ponosisz to, jak uwierzysz, że to działa, to będzie działało, nie? Wszystkie tego typu rzeczy, jeżeli zakrawają świat duchowy, nie wskazują na Jezusa, są demoniczne. No i co z tym zrobić? Jak to, no, jak z tym walczyć? Jak to wszystko, oprócz tego, co nas tutaj robi, taką odciąga uwagę poprzez te rzeczy, jak nas tak naprawdę diabeł atakuje. Zewsząd te zwiedzenia przychodzą. Jak łatwo rozluźnić sobie czasami zasady. Poznajemy Boga, chcemy z Nim iść, naprawdę mamy pragnienie, żeby to było prawdziwe. I jak często mamy momenty, że dobra, bez przesady, no tam raz, to nie dwa razy, przecież jestem słaby, to muszę... Próbujemy sami sobie wytłumaczyć, dlaczego czasami luzujemy zasady. A mnie takim najlepszym przykładem konsekwencji poluzowania troszeczkę dyscypliny i zasad jest Salomon, który modlił się o mądrość, modlił się o to, żeby był najmądrzejszy. Bóg mu dał, bo nie chciał dla siebie, tylko chciał, żeby dobrze mógł zarządzać tym, co dostał. Salomon brał sobie trochę za dużo kobiet, niż mógł znieść potem. I co się stało? Kiedy on troszeczkę spuścił, już nie był takim silnym mężczyzną, lwem w swojej jaskini i nie decydował, okazało się te kobiety, bo nie wszystkie były z Izraela. On brał sobie też z plemion, które były pogańskie. Te poganki zaczęły przejmować kontrolę nad tym, co się działo w jego domu. Wystarczyło przestać po prostu tego pilnować, przestać twarde tak, tak, a nie, nie. Troszeczkę poluzować. To jest tak, jak mamy trawnik w domu i przestaniemy go kosić. Po rogach te chwasty tylko czekają na ten moment, nie? Jak to szybko wszystko włazi, nie? Wystarczy zostawić to. I to nie jest tak, że możemy zrobić raz i okej. To trzeba cały czas pielęgnować. Tą relację z Bogiem musimy cały czas pielęgnować. To cały czas musimy oddawać. Dlaczego czasami nam tam ciężko, tak ciężko diabeł gdzieś nas oszukał? Dlaczego czasami mamy taką suszę? Może niekoniecznie aż pustynię, ale tą suszę. Dlatego, że pozwoliliśmy się gdzieś odwieść od tego, po co tu jesteśmy, co my robimy.
że pozwoliliśmy, żeby jakieś rzeczy, które nawet są wytłumaczone przez samych sobie, wytłumaczyliśmy, że są tak istotne i tak ważne, że to jest po to, żebym ja mógł kiedyś tam lepiej służyć Bogu, że to jest po to, żebym mógł na przykład bardziej, więcej ilości ludzi o Bogu powiedzieć, albo żeby moi niezbawieni rodzice, żony, mężowie czy dzieci zrozumiały i właśnie zobaczyły to czy tamto. Potrafimy sobie naprawdę wytłumaczyć to w przecudowny sposób. Znajdziemy nawet wersety z Biblii, które to poprą. Po to mamy relacje w Kościele, po to mamy mierzyć się ze Słowem Bożym i nie polegać tylko na własnych jakichś wrażeniach, dlatego że czasami w tej rzeczywistości, w której żyjemy, tak łatwo nas zwieść. Bez Ducha Świętego, panującego nad naszym życiem. I temu Duchowi Świętemu musimy oddać kontrolę, my świadomie w niewolę się. Rozmawialiśmy ostatnio o słowie niewola, które nam się tak nieprzyjemnie kojarzy. Tak, mamy ochoczym sercem stać się niewolnikami, oddać wszystko Duchowi Świętemu. Dlatego, że my sami, wcześniej czy później, jeżeli będziemy mieli władali którąkolwiek z dziedzin swojego życia, gdzieś damy się zwieść. Dlatego, że żyjemy w słabym ciele, żyjemy na tym świecie i wcześniej czy później gdzieś tam będziemy błądzić. Jeżeli nie oddamy się z ochoczym sercem, pod całkowitą kontrolę. I teraz, jak często my mówimy tak, że wszystko i tego nie widział, nie? Nie. Pomyślałem o tym, ale nie widział Bóg, nie? Bo mu nie pokazałem tego. Nie. Bóg wszystko wie. I Bóg nie będzie ci wykręcać ręki. Bóg czeka, żebyś ochoczym sercem, z radością oddał kontrolę wszystko nad każdą dziedziną swojego życia Jemu. Jest Bogiem zazdrosnym, jest Bogiem, który nie da się z siebie naśmiewać, jest Bogiem, który mówi, że największym, najważniejszym przykazaniem to jest kochaj Jego całym sercem, całym umysłem, z całej siły, całym sobą. Nic nie jest ważniejsze. Żadna inna rzecz nie może kochać żony bardziej niż Boga. Ani męża, bardziej niż Boga. Jeśli wiesz, że Duch Święty cię przekonał o jakichś rzeczach w twoim życiu, o grzechach, a brakuje ci odwagi, czasami tak jest, ja tak miałem, kiedy brakowało odwagi się zmierzyć z niektórymi rzeczami, bo przecież to jest niemożliwe. No tak, dla mnie niemożliwe. Dla Boga już nie ma rzeczy niemożliwych. Bo przecież udowadnia nawet Izraelitom, że jest Bogiem Wszechmogącym, że może wszystko. No oni to widzieli na co dzień, idąc przez pustynię, codziennie mieli namacalny dowód, mannę, słubownia, który sprowadził, nawet kurczaki im dał, czy przepiórki, wodę. Czego by potrzebowali? Cyki jest. A wystarczyła chwila nieuwagi, jak pozwolili sobie zluzować kontrolę nad tym, co robią i od razu mieli cielca, nie? A czy my się tym różnimy od tych Izraelitów? W takim zwykłym, codziennym życiu? W tym, jak stracimy czujność i pozwolimy temu światu wpływać na to, jak żyjemy? Pozwolimy, no przecież tam poogląda sobie trochę, tam jakieś głupo, to przecież rozejwie się trochę. To przecież nic nie szkodzi. No niech poleci z tymi chłopakami, no przecież tak ma ciężko budować relacje z innymi rówieśnikami. Halloween, to chodzą, wołają po niego, niech pójdzie już z nimi. No dobra, nie będzie się przebijał, ale niech pójdzie po cukierki. Nasze tak ma być tak, a nie ma być nie. Jeżeli nie będziemy, nasza postawa nie będzie taka radykalna, bez tam miejsca na negocjacje, bez miejsca na jakąś dowolną interpretację, jak nam dzisiaj akurat, bo dzisiaj jesteśmy zmęczeni, to nam się inaczej o tym myśli. Jeżeli tak nie będzie, to wcześniej czy później będziemy upadać, a wtedy diabeł czeka tylko na taki moment, gdzie zacznie nas oskarżać. I tak zrozumcie, że on nie musi wiele robić. Dlatego, że każdy z nas na tym świecie albo był, albo jest pod jego władzą. Nigdy tak naprawdę nie mieliśmy pewnej wolnej woli, bo on na nas wpływał, ten świat na nas wpływał. Jeżeli jesteśmy nowonarodzeni, nawróceni, to mamy Ducha Świętego w sobie, ale żyjemy w tym świecie. To i tak w jakiś sposób na nas wpływa. Musimy mieć tego świadomość i się tym kategorycznie za każdym razem sprzeciwiać. Więc jeżeli już wiemy, a brakuje nam odwagi, albo brakuje nam odwagi, żeby to wyznać, Słowo Boże mówi, że mamy wyznawać grzechy w publicznie, w jednym i drugim, dlatego że jeżeli coś jest ukryte, jeżeli coś chowamy, to diabeł ma możliwość nas oskarżać. I będzie nas oskarżać, za każdym razem. A jeżeli nie jest ten grzech zabrany tobie, to jest tylko chwila czasu i upadnie znowu ten sam grzech. A jeżeli masz problem z alkoholem, to wcześniej czy później, bo twoje ciało jest słabe, możesz mieć problem znowu z alkoholem. Jeżeli masz problem z pornografią, to wcześniej czy później będziesz mieć ponownie problem z pornografią. Dlatego mamy te grzechy wyznawać, żeby one nie miały kontroli nad naszym życiem. Żeby diabeł nie mógł nas oskarżać, że znowu upadłem. Bo te grzechy, które
Nam się zmienia natura podczas nowonarodzenia, ale my żyjemy dalej w tym samym słabym ciele i grzechy wokół nas będą i my czasami będziemy grzeszyć. Ale to są grzechy pojedyncze, czyli uczynki, a nie natura grzeszna. Ale natura zmienia się w tej sferze w momencie wyznawania tego. W momencie, kiedy jest to jawne, jest to wyznane, jest to ogłoszone, że nie panuje nad tobą, wtedy Duch Święty ma moc w tym, żeby to nie wpływało na nas, żeby brakuje nam stanowczości, żeby trwać w tym postanowieniu. Po to mamy społeczności, grupy i nabożeństwa i grupy messengerowe, cokolwiek, żebyśmy wspierali się nawzajem, bo my sami jesteśmy zdani na porażkę. Musimy korzystać z Bożych narzędzi, które nam daje. Czasami tym narzędziem jest to, żebyśmy korzystali z braci i z sióstr do tego, żeby się modlić razem. Nie zawsze jest tak, że czekamy i Duch Święty nas sam tak, nas wszystko zrobi. My mamy się pewnych rzeczy nauczyć w praktyce. Jeżeli brakuje nam czegokolwiek do tego, żeby być sfokusowanym, skupionym na Bogu, a nie na czymś innym. Jeżeli mamy świadomość ciążących grzechów przez pokolenia, to wszystkie okultystyczne rzeczy. Jeżeli wiemy, że nasze babcie, dziadkowie bawiły się we wróżbiarstwo, horoskopy, we wróżki, różne takie rzeczy, to trzeba wyznać. Czasami te grzechy pokoleniowe Bóg mówi, że karze do czwartego pokolenia. Za to, jeżeli ktoś go nienawidzi. A Bóg mówi, że nieposłuszeństwo i czary to on traktuje tak samo. Za nieposłuszeństwo, za sprzeciwianie się jemu Bóg karze do czwartego pokolenia. Nie wiemy, co pradziadkowie nasi robili, nie? Czasami wiemy może. Te rzeczy muszą być wyznane, złamane i musi być oddane Bogu w ten cały obszar szczerze, z ochoczym sercem pod kontrolę, że mamy być naprawdę oddani w niewolę, że może chcesz naprawdę zerwać z tym, którzy z tej starej natury, to jeszcze się ciągnie za tobą. A może chcesz naprawdę pierwszy raz dopiero tak naprawdę szczerze zawołać, że zdajesz sobie sprawę, że żyjąc wokół chrześcijan, no Bóg nie wykonał pracy w twoim życiu, dlatego że nie oddałeś mu wszystkiego. Nie oddałaś mu wszystkiego, bo niestety. Może musisz zawołać pierwszy raz. Nie ma lepszego miejsca. Będziemy się modlić, będziemy śpiewać Bogu na chwałę. Będziemy oddawać te wszystkie rzeczy, z którymi czasami może naprawdę męczymy się od lat. Po cichu, nikt nie wie o tym, ale Bóg przecież wie. Żona, mąż nie wie. Sami udaje nam się zamaskować to i nie wiedzieć, nie? Znaczące to westchnięcie. Ale tak właśnie jest czasami, bo żyjemy w słabym ciele i nie jesteśmy idealni. I dopóki nie spotkamy się z Bogiem, nie będziemy idealni. Tam dopiero dostaniemy nowe ciała, które nie będą obciążone tym, co tutaj jest na tym świecie. Nie? Natomiast cokolwiek, w którymkolwiek miejscu jesteś, czy to są jakieś drobne rzeczy, które jeszcze musisz oddać, czy to jest właśnie pierwsze szczere wołanie o to, żeby Duch Święty zapanował nad twoim życiem, żeby Bóg cię otulił swoim płaszczem, dał ci pierścień i nałożył sandały. Wiedz, że Boża miłość cię nigdy nie opuści. Że Bóg jest cudownym Bogiem. Że Bóg kocha tak, że oddał swojego Syna. Jezus nie został zabity. On oddał swoje życie dobrowolnie. Za każdego z nas. Jedyne, co mamy zrobić, to zdać sobie z tego sprawę, że my sami nic nie możemy, poprosić Go o to, żeby On zapanował nad tym. Bóg kocha tak, jak my nigdy nie będziemy potrafili kochać. Bóg ma starania o nas. W każdej z tych sytuacji, w której się zmagamy, Bóg czeka, żebyś zawołał do Niego, zawołała do Niego, a On będzie za ciebie walczyć, tak jak walczył za Izraelitów. Ale Bóg jest dżentelmenem. On nie będzie ci wykręcał ręki, bo czekaj, ja powalczę za ciebie. Ty masz zrozumieć, że ty masz oddać Bogu chwałę, ty masz poprosić Boga, zawołać do Niego, rozedrzyj szaty przed Nim, zapłacz do Niego, wydrzyj się do Niego, cokolwiek zrób, żeby zaprosić, żeby Bóg mógł kierować twoją walką. Żeby Bóg mógł walczyć wreszcie za ciebie. Bo sama nie dasz rady. Wcześniej czy później upadniesz. Jedziemy za chwilę na karawany z braćmi. Jak Marek powiedział, to nie jest, nie jedziemy sobie pobawić się. Jedziemy walczyć duchowo o nasze domy, o nasze rodziny, o ten zbór, o to miasto, o to wszystko, co jedziemy, o nasze rodziny tam, gdzie w Polsce są niezbawione. To jest czas, kiedy czekamy, żeby i musimy być na to gotowi, żebyśmy nie przyjechali sobie z nadzieją takie, dobra, piątek coś tak, coś tam porobimy, w
W sobotę, no to zanim wstaniemy, to będzie południe, południe, dobra, jakaś tam społeczność. Nie, to jest czas uświęcenia się, wydzielenia z tego świata dla Boga. Dlatego wyjeżdżamy, żeby nic nas nie odciągało. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy nie korzystali w tym czasie z laptopów, telefonów, tabletów i tak dalej. Tam mamy mieć czas relacji ze sobą, wspierania siebie, modlitwy, uwielbienia i Boga. Wiele z osób z nas, i wiem, że my faceci tak samo, a się do tego mamy zawsze problem przyznawania, potrzebujemy się pewnych rzeczy nauczyć. Michał ma doświadczenie w takich wyjazdach na męskie spotkanie. Na pewno pierwsze takie męskie spotkanie było dla ciebie takie wow, nie? Co to się dzieje tutaj? Jeżeli pojedziemy tam gotowi, duchowo gotowi na to, że Bóg ma naprawdę wspaniałe myśli o nas i Bóg chce walczyć za nas, nasze ja ma być, nasze tak ma być tak, a nie ma być nie. Nasza postawa ma być radykalna. Jeżeli z takim nastawieniem nam pojedziemy, Bóg będzie nas błogosławić ponadnaturalnie. Niekoniecznie w sposób, jaki my sobie założymy. Dobra, to ja mam nadzieję, że po tym przyjeździe to Bóg zrobi to, to i tamto i tutaj się pojawi cyferka zero jeszcze dodatkowo na koncie. Jeżeli Bóg by wiedział, że to nas doprowadzi bliżej Niego, to by nam dał. Ale Bóg nas zna i wie, że jeżeli będzie nam dawać to, co nasze ciała chcą, to z reguły będziemy płynąć dokładnie w drugą stronę i Jonasza za każdym razem. Nie? Ja mam dużo rzeczy, które jeszcze muszę oddać Bogu. Wiem dużo rzeczy, którymi nie potrafię sobie poradzić i czasami przestaję o tym myśleć i próbuję to wyłączyć. Nie? Nie da się. Wcześniej czy później to dogania. Dlatego mamy czasy suszy czy wręcz pustyni. Nie wiem, gdzie jesteście, ale ja chcę dzisiaj jeszcze modlić się i wołać o to, żeby Bóg pozabijał te wszystkie rzeczy. Przyjdźcie tutaj na środek. Przyjdzie Marek. Będziemy się modlić. Nie ma lepszego miejsca, żeby pozbyć się tych rzeczy wreszcie, żeby zrzucić to, ten ciężar z siebie. Bo Bóg powiedział, że On będzie z nami współpracować, że idąc w jarzmie z Nim, to jarzmo jest lekkie. Ale z Nim jarzmo jest lekkie. Sami możemy to ciągnąć i dźwigać i nic z tego nie będzie. Przyjdźcie, będziemy się modlić. Amen.